Proszę Państwa, koło roku 1982 Dan Schachtman podczas swojego pobytu sabatycznego w Stanach u znajomego profesora, który zaproponował mu zrobienie małego projektu. Małego projektu dotyczącego właściwości stopów glinu i manganu. Schachtman, gdy opowiada to w swoim wykładzie, miałem przyjemność słuchać go na żywo podczas Europejskiej Konferencji Krystalograficznej w Warwick, no to mówił, że stwierdził, że to takie nudne, bo tam takie drobne domieszki chcą badać, więc stwierdził, że zrobi to inaczej, po swojemu, i zaproponował zrobienie stopów, które miałyby 5, 10, 15, 20, 25, 30, tak regularnie zwiększającą się liczbę procent tego manganu. No i badał te stopy. I okazało się, że w jednym przypadku, gdy stosunek glinu do manganu był 75 do 25, widział pod mikroskopem elektronowym takie ciemniejsze kropki, obszary, które go zaintrygowały. Dla tych obszarów troszeczkę zmienił formę użycia tego mikroskopu i zarejestrował jakby obraz taki dyfrakcji elektronów na tych obszarach. I ze zdziwieniem stwierdził, mam oś dziesięciokrotną. Jak to dziesięć? Zapisał w swoim notatniku, który przedstawił w wykładzie noblowskim, oś dziesięciokrotna z wykrzyknikiem. To jest, proszę Państwa, 8 kwietnia 1982 roku. Schachtman był zafascynowany tym, popatrzył na te inne kropki i zrobił zdjęcia, pokazał to profesorowi, u którego był na tym pobycie sabatycznym. To go zaintrygowało. Powiedział mu, Dan, te związki chcą coś nam powiedzieć. Dowiedz się, co one chcą nam powiedzieć.